Siemanko! Dzisiaj wybraliśmy się na wycieczkę w góry i tutaj atrakcją główną tej wycieczki będzie spanie pod, można powiedzieć, gołym niebem, bo pod namiotem. Tak, jesteśmy aktualnie w Lądku-Zdrój. Nasza trasa, macie tu krótką przebitkę. Wyszliśmy gdzieś stąd. Idziemy najpierw do arboretum, potem jakoś tutaj tu przez Karpiak. Tu chyba idziemy na Skalny Ząb później. Później się kierujemy na Trojan, z tego co pamiętam, tu przez Królówkę i Karpiak. I następnie tu wracamy gdzieś w okolice Potoku Karopowskiego. I zobaczymy, jak się będzie spało. No, plecaki mamy w pełni zapakowane, każdy po około 10 kilo. Ekwipunek, no zobaczymy w trakcie, czy był wystarczający. Jeżeli chodzi o rozkładanie samego namiotu, zrobiliśmy małą próbę generalną w domu. Wyszło nam to nieźle, troszkę gorzej szło składanie, którego już nie nagrywałam. No i co, jak znajdziemy jakieś fajne miejscówki, to na pewno się z nami podzielimy. Nie kliknęłaś nagrywanie. Chodźcie. Miejsce mocy. Krzywek. O, ale było blisko. Widzowie, czego my dla was nie zrobimy? Widzicie to? Ej. Przez ciernie. O. Pyszne. Kwaśne. No i doszliśmy wreszcie do Skalnego Zęba. Teraz plan wejść na górę. Wyglądasz jak Samwise Gamgee trochę. Tak się skojarzysz. Mam sznurek. Co? No uważam. Za nami już masyw skalny, Skalne Zęby. Teraz zmierzamy w stronę Trzech Ambon, a następnie już chyba w stronę Trójzębu. To jaka fajna. Napij się, będzie przynajmniej nagranie, jak się zatruwasz. Jesteśmy na Trzech Ambonach, na jednej z trzech. To są ambony. Skały, jakby co? Nieprawdziwe ambony. Ale pozdrawiamy. Doszliśmy do miejsca nieoznaczonego na naszej mapie. Żabka? Ale skacze daleko. W ogóle jej nie widać na ekranie. Dobra, wracając do tematu. Miejsce nieoznaczone na mapie. Natomiast chyba jest to jakieś źródełko. Mamy tutaj napis. Antoni. Nie wiem, Or, coś tam, zamazane nazwisko. Ciekawe co przez kto był, że zamazali nazwisko. W każdym razie źródełko na trasie.
jesteśmy na szczycie Królówka. 779 metrów nad poziomem morza. To jeden z wyższych szczytów, który dzisiaj zdobędziemy. Wyższym będzie tylko 781 metrów. Po naszej małej pauzie zrobiło się już trochę chłodniej, także zmiana wyposażenia, ale lecimy dalej teraz na zamek Karpiń. Jak dla mnie wygląda, jakby to był schowany skarb. Tam idziemy, mam nadzieję przynajmniej. Jesteśmy, w sumie nie wiem gdzie jesteśmy, może to pominimy. To jest super.